Pełna emocji, gorąca konferencja, tak bym powiedział delikatnie. Dzień dobry, Paweł. Cześć. I na konferencji tu się dzieje po prostu dramat. Nie pozwolę się komuś takiemu gdzieś tam poniżać i wiesz. Ale to mieliście na konferencji, to już jest spokojnie tutaj. No tak, ale no to... Kurde. To nie może się wymknąć spod kontroli. Mam udawać, że nie wiem, deszcz pada, ktoś na mnie pluje, no ja nie z tych ludzi jestem. Czym jesteś zdenerwowany? Mam swoje nerwy, mam, wiesz, obrażał moją żonę, wjeżdża na rodzinę, wiesz, to jest przesada, no, takich rzeczy się nie robi. Kurde, pokazuje takim zachowaniem, że jest wrzodem na zdrowym organizmie całego polskiego narodu, no i taka jest prawda. No. Ile tu jest sportu, a ile tu jest emocji, wszystkiego? Dacie radę się opanować przy pojedynku? Nie będzie, po prostu nie poniesiecie kolejny raz gdzieś tam? Trenuję nad tym, czuję, że już mam jakby chłodniejszą głowę, ale no jak go widzę, no to gotuje się, no jak go widzę, to się gotuje, bo to, co się wydarzyło, te słowa, które padły, to gdzieś tam się we mnie odzywają, tak? Ale zamierzam się wyciszyć przed walką, zapomnieć o tym wszystkim, podejść do tego na tle sportowym i jeżeli wiem, że ja jestem pewny, że jeżeli moje emocje wyjdę na chłodniej z głową, to sportowo pokonam go w każdej płaszczyźnie i tak też będzie 28 maja. A z tym uchem też dajecie czadu? No słuchaj, no takie rzeczy się przydarzają raz na milion, więc jest o czym opowiadać. No dobra, słuchaj, w takim razie tak, konferencja w ogóle fajna, podoba ci się, bo naprawdę trzeba powiedzieć, że FEN ruszył z kopyta tutaj w dużym stylu, tak bym powiedział, porównując inne konferencje FEN-u, nic im nie, oczywiście nie ujmując. No wiesz co, dzieje się ciekawie, tak? Dzieje się ciekawie, jest show, jest fajna publika, co, no i są emocje prawdziwe. No i niech takie pozostaną. Paweł, życzę powodzenia, życzę Wam dobrej walki, wyciszenia tych emocji już przed samą walką, ale do walki dajcie trochę z siebie. Dziękuję bardzo, ja obiecuję, że wynik będzie tylko jeden, tak? Ja jestem świetnie przygotowany, zamierzam wyjść zwycięsko z tej walki. Jestem bardzo mocno zmotywowany za te wszystkie słowa, musi go spotkać kara i to jest, myślę teraz tylko o tym, żeby zwyciężyć w pięknym stylu tę walkę, żeby już nie było żadnych wymówek, zakończyć ten temat raz na zawsze, usunąć wrzoda i mieć spokój. Dziękuję bardzo.